Trwają prace związane z przebudową centrum Wisznic. Choć aura nie pozwala na pracę, to jednak terminów uda się dotrzymać. Obecne serce rynku będzie otoczone szerokim chodnikiem z kostki granitowej i wyposażone w ławeczki. Cała kompozycja będzie oparta na pasażu głównym, co umożliwi otwarcie przestrzeni na Kościół Przemienienia Pańskiego. Myśmy oddalali rewitalizację w czasie z tego względu, że jest to projekt dość kosztowny, tak, by zmienić całość centrum, to należy wydać około 3 milionów złotych. Niestety nie stać nas na to, żebyśmy zrobili to z własnych środków, więc zdecydowanie potrzebujemy środków zewnętrznych. I pojawiła się szansa na to, by pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z działania Odnowa Wsi, więc pozyskaliśmy 500 tysięcy, wkład własny to około 250 tysięcy i te środki posłużą nam do zrealizowania pierwszego etapu. Oprócz sporej części zielonej zaplanowano też scenę z widownią, fontannę oraz urządzenia do zabaw. Pierwszy etap rewitalizacji potrwa do końca maja tego roku.